siostry, msza święta jest zanurzeniem w życie i śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Wiernym jego wyznawcą był wspominany dziś święty Marcin, biskup z Turu. Żył w IV wieku. Pochodził z pogańskiej rodziny rzymskiego trybuna. Mając 10 lat, pragnął przyjąć chrzest. Napotkawszy sprzeciw rodziny, przyjął chrzest już jako pełnoletni mężczyzna. Będąc biskupem, gorliwie głosił Ewangelię, wiódł ascetyczne życie, pomagał ludziom. Według tradycji wymodlił 3 wskrzeszenia. Na modlitwie, na wierze naszej i miłości do Boga opiera się miłość do ojczyzny i siła polskiego ducha. W święto niepodległości zawierzajmy Panu Bogu nasz naród i państwo. Moi kochani, witam was wszystkich zgromadzonych na tej uroczystej Eucharystii w dniu odpustu ku czci świętego Marcina. W sposób szczególny witam dziś naszego sumistę i kaznodzieję, księdza Andrzeja Gawlasa, który pracuje na żywiecczyźnie, pomaga siostrom w prowadzeniu hospicjum. Na co dzień więc spotyka się z chorobą, cierpieniem i śmiercią. Te słowa, które do nas mówi, moi drodzy, to nie są słowa wyczytane, ale słowa przeżyte. Witam także w naszej wspólnocie księdza profesora Karola, który także z nami się modli. Witam poczty sztandarowe, witam panie w strojach, wszystkich was, bracia i siostry. I cieszę się z tego, że odpowiedzieliście na ten apel, aby przyjść i uroczyście, godnie się modlić w tym pięknym dla nas dniu. Intencje mszalne. Ksiądz Andrzej modli się w intencji naszej ojczyzny. Ksiądz Karol modli się za Katarzynę Parcia-Strok, msza święta od brata Marka. A ja zaś modlę się w intencji pana Marcina, naszego organisty, który dzisiaj przeżywa swoje imieniny. Prosimy dla niego o łaskę zdrowia, siły, zapał, żeby dalej pan go prowadził i obdarzał jego i jego rodzinę potrzebnymi łaskami. W naszych sercach wzbudźmy też nasze prywatne intencje, które dziś chcemy Panu Bogu przedstawić. Święty Marcin na nas spogląda. Moi drodzy, zwróćmy się też ku niemu, powiedzieć: Święty Marcinie, dziś proszę Cię w takiej, a w takiej intencji wstawiaj się za mną przed tronem Pana Boga. Moi drodzy, wykorzystajmy ten piękny czas po to, aby umocnić siebie, umocnić swoją wiarę, po to, by jeszcze bardziej ukochać Pana Boga. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu. Oto Słowo Boże. Na wieki będę Będę na wieki, sławił.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, odważyliśmy się w Bogu naszym głosić wam Ewangelię Bożą pośród wielkiego utrapienia. Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu, ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem, i nie szukaliśmy ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych. A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem. My jednak stanęliśmy pośród was w pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze. Tak bowiem staliście się nam drodzy. Oto Słowo Boże. Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozów. Owce postawi po prawej, a kozły po swej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego. Weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię lub nagim i przyodzialiśmy? Kiedy widzieliśmy chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? Król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Oto Słowo Pańskie. Zapłać księdzu proboszczowi, księdzu Maćkowi za zaproszenie. Moi drodzy, szczególne wydarzenie, byśmy powiedzieli, gdy chodzi o postać
świętego Marcina i o dzisiejszy dzień w naszych realiach, Dzień Niepodległości. Najpierw ten wielki pan. Jak słyszeliśmy we wstępie, gdy miał 10 lat, już chciał przyjąć chrzest, ale nie mógł, bo w prawie rzymskim pełnoletni dopiero był wtedy, gdy miał 17 lat. W międzyczasie zaciągnął się do wojska, no bo to była tradycja rodzinna, ale nie za bardzo mu się podobało. Ciągle pragnął przyjąć chrzest. W wieku 23 lat rezygnuje z wojska, przyjmuje chrzest, zaczyna zupełnie inne życie. Życie mnicha, pustelnika. A potem, jak wiemy, zostaje biskupem ze szczególnym charyzmatem. Wyprasza wiele łask dla ludzi. Wielu ludziom ratuje życie. Dwa razy udaje się do cesarza, by ocalić niewinnych. Moi drodzy, wpatrujemy się w tego świętego, bo tak czynili ludzie przez wieki i zostawali świętymi. Czytali głównie dwie księgi. Biblię i żywoty świętych. Czyli słowa Pana Jezusa, jak mamy żyć, a potem już konkretne przykłady, jak to ludzie robili w swoim czasie, w swojej epoce. Że Ewangelię przełożyli na swoje życie. I moi drodzy, wpatrujemy się w świętego Marcina, który pełen modlitwy, umartwienia, troski o drugiego człowieka, miłosierdzia, wyczulenia na biedę. Wpatrujemy się w tego człowieka, który nie bujał w obłokach, ale twardo stał na ziemi. I chcemy z jednej strony go prosić o pomoc, a z drugiej strony podpatrujemy, jak on to robił. Ile miał w sobie silnej woli, z iloma przeciwnościami musiał się wzmagać, a mimo to zawsze jakoś zwyciężał. Jak wiemy, umiera w opinii świętości. Święty, który swoją prostotą, podobnie jak święty Franciszek, swoją autentycznością, jednoznacznością, był już za życia podziwiany. I moi drodzy, pytamy się dziś, na co to ma wspólnego z naszym świętem, z patriotyzmem. Możemy powiedzieć, moi drodzy, spokojnie, że Marcin był prawdziwym patriotą. Prawdziwym. Ale nie Węgier, gdzie się urodził, czy Francji, ale patriotą Królestwa Niebieskiego. Jak mówił, jak czytał, tak robi. My dziś, kiedy świętujemy, czcimy tego wielkiego świętego, chcemy też i Bogu dziękować za naszą ojczyznę. Chcemy modlić się za naszą ojczyznę. I choć mówimy nieraz, no, ciężkie czasy, czasy takie jak zawsze, a kiedyś nie było ciężko, to nam się wydaje, że im może było łatwiej, że może było wszystko bardziej proste i wyraźne. Nie. Podobne zagmatwanie. Jednakże świadomość tego,
co posiadamy, jest niezwykle dla nas ważna i trzeba ją nieustannie powtarzać i przekazywać młodemu pokoleniu. Wartość pod tytułem ojczyzna. Moi drodzy, za chwilę wyjdziemy z kościoła. Może wielu pójdzie na cmentarz. I tu na pewno, na naszym cmentarzu, iluż leży tych, którzy oddali życie za ojczyznę, za naszą wolność. Największą cenę zapłaci. Dlatego też, mając to na uwadze, mamy bardzo to szanować. Mamy tego bronić. Mamy być patriotami. I moi drodzy, patriota to nie jakiś nacjonalista, który chodzi, krzyczy, wrzeszczy, nie wiadomo co tam. Nie. Za tym słowem są zasady. Jeżeli ja mówię, że jestem człowiekiem wierzącym, Polakiem, no to, słyszy, to przywołuje od razu dekalog i wie, czego ja się trzymam, do czego dążę, do jakich, jakie wartości mają dla mnie kluczowe znaczenie. I moi drodzy, to jest patriotyzm. Wtedy nasza ojczyzna jest wartością, to jest nasz dom. I zawsze w historii i w naszych czasach też trzeba nam tego bronić, żebym ja umiał sobie odpowiedzieć na pytanie, kim ja właściwie jestem. I choć nie mamy wojny zbrojnej, ale wiemy, że atak na naszą ojczyznę, czyli na naszą tożsamość jest. I to widzimy na co dzień. Inteligentny nieraz. Kiedy u podstaw naszych jest wiara, rodzina, uczciwość, porządek, normalność, to trzeba wyeliminować. Na to jest główny atak. Bo wiemy, że w chaosie, kiedy ludzi się tego pozbawi, kiedy nie wiedzą skąd są, czego się mają trzymać, takimi ludźmi tak łatwo manipulować, jak się chce. W którą tylko stronę. Wmówić można wszystko i jeszcze im powiedzieć, że to jest nowoczesne. Bo to taki zabobon dzisiejszy. Nowoczesność. Słyszymy zarzut. Kościół nie jest nowoczesny. Nie idzie z duchem czasu. Słuchajcie, duch czasu nie istnieje. To jest abstrakcja. Co to jest duch czasu? Co to znaczy, że Kościół ma iść z duchem czasu? Idzie wtedy, kiedy popiera ogólnie na przykład przyjmowane zło, to jest pójście w stronę ducha czasu, destrukcję, rozłam, rozbicie rodziny, chore związki, nie wiadomo co. To jest duch czasu dzisiejszy? Do czego to zmierza? Moi drodzy, to nie jest postęp, to jest cofanie się dalej chyba niż pogaństwo. Więcej niż 2000 lat do tyłu. To jest cofanie się. I nie nazywajmy tego jakimś postępem i wielką europejskością i tak dalej. I tu już mamy problem. Mówimy, no, postęp taki, no to jak jestem Europejczykiem, no to co to znaczy? Pytam się, to jakich zasad ty, Europejczyku, się trzymasz? Się okazuje, że w tak wielu sytuacjach bycie Europejczykiem to znaczy, żebyś nie miał żadnych zasad. Że wszystko wolno i wszystko jest normalne. Czyli totalny rozkład. To wtedy jesteś postępowy.
ten postęp idzie w dół, nie w górę. Dlatego, moi drodzy, kiedy to obserwujemy, trzeba nam szczególnego wyczulenia na te nasze patriotyczne wartości. Bo one są chrześcijańskie. Jakie są inne wartości poza chrześcijańskimi? Jakie są? Bo ciężko chyba je w ogóle jakoś znaleźć. Co jest wartością niechrześcijańską, a jest wartością? Co? Bo to jest cokolwiek byśmy powiedzieli. Wolność, uczciwość, sprawiedliwość. Przecież to wszystko jest z Ewangelii. A jeżeli chce się Ewangelię Chrystusa z Kościołem, czyli z nami jak tu siedzimy, wyeliminować z życia społecznego, narodowego, no to co się chce w tę dziurę wsadzić? Coś tam trzeba dać. Co? Jaką wartość? No nie ma. Dlatego, moi drodzy, świadomość tego w nas musi być głęboka. Że to ja mam bronić. Ode mnie zależy, jaka jest Polska, jaki jest Kościół, jaka jest moja rodzina. Nie od polityków. Rządy się będą zmieniać. Raz, drugi, trzeci, ten padnie, ten znowu następny i tak dalej. Wiemy, że mogą zrobić dużo dobrego, dużo złego, ale żaden rząd nie wyrwie ci patriotyzmu z serca ani wiary, jeżeli ty sam się na to nie zgodzisz. Nie wyrwie ci tego. Dlatego, moi drodzy, od mojego patriotyzmu, od mojej wiary zależy, jak będzie. Jak będzie. Jak jest, jak będzie. I dziękujemy dziś naszym ojcom, dziadkom. Oni byli patriotami prawdziwymi. Oni nie mówili tylko jestem Polakiem. Ale za Polskę ginęli. Zamykani, torturowani, wiemy, przez wojnę i po wojnie. Moi drodzy, chcemy jakoś uświadomić sobie, jak bardzo trzeba nam szanować ten dar i jak on jest dla nas dobry. Możemy się rozwijać, możemy spokojnie w miarę żyć, dorabiać się, żyć coraz lepiej. Stać nas na wiele. Jesteśmy niepodlegli. I dlatego, tak jak święty Marcin, on był niepodległy nikomu, tylko Bogu. On był patriotą Królestwa Niebieskiego. I my chcielibyśmy takimi być, popatrzmy, dzisiejsza Ewangelia. Tak się zastanawiamy, jak ona pasuje w ogóle do tego święta, do Marcina. Sąd ostateczny. Bardzo chyba pasuje. Zobaczmy, Pan Jezus nie mówi do uczniów: a dobrzeście chcieli, dobrzeście mówili, mieliście no plany fajne. Tylko mówi konkretnie: byłem nagi, przyoblekliście mnie czy nie? Byłem głodny, daliście mi jeść czy nie? Konkrety. Nie opowiadanie bajki o tym, co by mogło być, co było, albo co mi się wydaje. Pan Jezus chce konkretów. I my też chcemy konkretów. Ale my sami bądźmy konkretni w stosunku do Boga, do człowieka, do naszej ojczyzny. Nie, że ja mówię, popatrzmy się, z iloma ludziami się spotykamy, którzy mówią: jestem wierzący. A ostatni raz był w kościele na pogrzebie babki 10 lat temu. To tak jakby mówił: jestem rolnikiem, a krowy nie widziałem. No to. Nie jest to łatwe. To wymaga wysiłku cały czas, czujności. Ale za te konkrety, o te konkrety trzeba nam się starać, za te konkrety. Na końcu usłyszymy: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego. Weźcie posiadanie, królestwo przygotowane wam od założenia świata. Amen.